Do przygotowania pesto z jarmużu będziemy potrzebować 2 szklanki liści jarmużu, pół szklanki oliwy, sok z połowy cytryny, 2 ząbki czosnku, garść migdałów, sól oraz pieprz do smaku. Najpierw obieramy liście jarmużu i odrzucamy zgrubiałe łodygi. Liście wrzucamy do blendera, polewamy oliwą z oliwek, dodajemy sok wyciśnięty z połowy cytryny, sól, ja dałam około pół łyżeczki, oraz pieprz do smaku. Dorzucamy do tego 2 ząbki czosnku, posiekane lub wyciśnięte. Metoda na szybsze obranie ząbka: najpierw go rozgnieć. Wszystko razem blendujemy, ale nie za długo. Do masy dokładamy garść migdałów. Jeżeli macie czas, warto je wcześniej namoczyć około 10 godzin, żeby pozbyć się kwasu fitynowego. Jeszcze raz wszystko blendujemy do uzyskania pożądanej konsystencji. Jeśli chcecie, możecie również dodać ulubiony ser, np. parmezan. Pesto z jarmużu już jest gotowe. Niestety często jarmuż kojarzył nam się po prostu z jakimś liściem dość ładnym, który można przybrać w talerz. Mam nadzieję, że Wy spróbujecie pesto z jarmużu i nie będzie on dla Was tylko częścią dekoracji. Naprawdę jarmuż należy do superfoods. Jeśli jeszcze Was nie przekonałam, to pozwólcie, że podam Wam 5 dodatkowych powodów, dla których warto jeść jarmuż. Po pierwsze, jarmuż działa przeciwzapalnie. Jest to bardzo ważne m.in. dla naszej odporności, ponieważ nierównowaga kwasów omega-6 i omega-3, która obecnie jest po prostu plagą, zamiast stosunku 3:1, mamy około 15:1 w Europie, a jarmuż właśnie te stany zapalne, które również są powodowane nierównowagą, fajnie likwiduje. Poza tym jarmuż ma bardzo dużo przeciwutleniaczy. Przeciwutleniacze to te związki, które eliminują wolne rodniki i zapobiegają nadmiernemu starzeniu się naszego organizmu. Także witamina C oraz beta-karoten, które są tutaj obecne, bardzo fajnie pomogą nam starzeć się wolniej. I jeśli szukacie dobrego sposobu na oczyszczanie, to bardzo polecam zastosować właśnie jarmuż, taki detoks jarmużowy, czy takie stosowanie jarmużu właśnie na co dzień jest świetne i bardzo pomoże nam to oczyścić organizm z toksyn, których niestety mamy bardzo, bardzo dużo w naszym środowisku. Czwarta rzecz, jarmuż jest bardzo dobry dla serca. Właśnie dzięki temu, że zawiera witaminę K, witamina E, pozwala obniżyć cholesterol, ma także chlorofil, czyli ten zielony barwnik, świetnie wpływa na nasze serce, więc osoby starsze, które mają problemy z sercem, koniecznie również powinny sięgać po jarmuż, także polećcie babci. Rzeczywiście udowodniono, że rak nie lubi jarmużu i jarmuż może być również dobry, jeśli chodzi o prewencję nowotworów. Pamiętajcie, że gotowanie bardzo zmniejsza ilość składników odżywczych, jakie mamy w jarmużu, więc polecam go właśnie na przykład w pesto w postaci surowej, albo też można dodawać go do różnego rodzaju koktajli, po prostu na świeżo. Ja również bardzo często stosuję go jako bazę do jajek sadzonych. Tak się zastanawiam, czy jarmuż ma jakieś negatywne działanie i nie jest polecany dla kogoś. Rzeczywiście zawiera trochę goitrogenów, czyli substancji, które hamują wchłanianie jodu. Dlatego osoby z problemami tarczycy, np. z chorobą Hashimoto, powinny być ostrożne, ale też nie ma on tak dużo tych goitrogenów jak wiele innych warzyw zielonych, więc mimo wszystko moim zdaniem powinniśmy go jeść. Może takim minusem, ale to chyba nie jarmużu, tylko przemysłu spożywczego, jest to, że bardzo często jest on pakowany. No a wiadomo, wszystko co zafoliowane już troszkę traci na wartości. Ja akurat dostałam od taty taki piękny jarmuż, co prawda tutaj widzicie tylko resztkę, on był tak 5 razy większy. I bardzo długo się on utrzymuje, nawet na zimnie, więc warto poszukać właśnie takiego świeżego jarmużu, który tak naprawdę przez cały rok jest dostępny także w zimie. Mam nadzieję, że Wy próbujecie pesto jarmużowe. Jak macie jakieś swoje przepisy, to dajcie znać. A tymczasem do zobaczenia!